Siemanko, z tej strony Jojo i witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj taki bardzo luźny, bezpieczny film, bo jak influencer nie ma co nagrać, to nagrywa Q&A. Ale jakoś tak wychodzi w ogóle, że te Q&A bardzo często są dużo lepiej oglądane niż wielkie, zaplanowane i przemyślane filmy. Ja mam przed sobą dość dużo projektów, które mam już gdzieś tam rozgrzebane, które chciałbym wam pokazać na kanale, no ale te projekty jeszcze nie udało mi się ich sfinalizować teraz. Liczyłem, że trochę wcześniej je puszczę, więc żeby wypełnić jakąś tą lukę na kanale, to zrobimy sobie małe Q&A, bo ostatnio pojawia się coraz więcej pytań, m.in. związanych z Ruby, nie tylko z Ruby. Dlatego dzisiaj postaram się wam na kilka z tych pytań odpowiedzieć, a zadawaliście mi je na moim Instagramie. Pytanie numer 1, bardzo banalne. Ile masz kilometrów do domu ekipy? Skąd to pytanie i co to zmieni? Tak naprawdę, co moja odpowiedź zmieni w waszym życiu? Nie wiem, ale sprawdzę. Odpalam sobie mapkę. Autostradą 16 km. Fajne pytanie, dotyczące troszkę tego, co robię kiedyś, czyli czy ze swoją drużyną harcerską wyjeżdżasz na obozy? Niektórzy mogli nie wiedzieć, jestem harcerzem, już nie takim aktywnym, ale harcerzem nadal jestem, bo każdy, kto raz nim został, ten już nim jest do końca życia. Tak to działa. Nie mam już niestety czasu, żeby aktywnie uczestniczyć w życiu harcerskim tak jak w przeszłości. Bardzo dużo się zjeździłem na różne obozy, wyjazdy, zimowiska właśnie harcerskie i powiem wam, że to były jedne z najlepszych wyjazdów. Uwielbiam wyjazdy harcerskie, bo tam zawsze dużo się dzieje. Polecam każdemu wzięcie udziału w takim prawdziwym obozie, gdzie jedziecie gdzieś w Bieszczady na 2 tygodnie. Nie macie dostępu za bardzo do prądu, telefony idą w odstawkę, śpicie pod namiotami. To jest coś, co uczy pewnych zachowań, pokazuje, jak można docenić naturę i pokazuje, że da się bez elektroniki, że można po prostu spędzić czas miło w naturze razem z przyjaciółmi. Jeszcze więcej radości można wyciągnąć właśnie z takiego kontaktu bez żadnych przeszkadzajek i że wystarczy tylko grupka odpowiednich osób w odpowiednim miejscu i naprawdę może być świetnie. Kiedy może pojawić się live z układania dziwnych kostek? No właśnie, kurczę, powiem wam, że nie wiem. Ostatnio jakoś nie mogę się zebrać do streamu. Szczególnie, że muszę wam się pochwalić. Mam takie Lego przygotowane na streama i to tak naprawdę czeka tylko po to, żeby odpalić streama i to ułożyć wspólnie z wami. Oczywiście będę informował, jeśli taki stream miałby się odbyć. I tu ponownie mały disclaimer, zapraszam was na Instagrama, bo przeważnie jeśli mam informować o takim streamie, to właśnie tam. A kiedy dziwne kostki? Na razie nie mam dostępu do tych dziwnych kostek, ale będę chciał coś ogarnąć, żeby rzeczywiście zrobić streama. Marzy mi się znowu taki, wiecie, na przykład 5-godzinny stream z układania jakiejś ogromnej kostki. Mam nadzieję, że w niedługim czasie uda mi się to zrealizować. Mam w planach pewnego ciekawego streama związanego z kostkami, który będzie dość długi, ale paradoksalnie nie będzie dotyczył wcale żadnej dziwacznej albo dużej kostki, ale o tym dowiecie się w swoim czasie już niedługo. A propos Lego, pytanie, czy poczciwy Krzychu ułożył już Lego, które dostał? Powiem wam szczerze, że dzisiaj u niego byłem, nie były one ułożone, ale upewnijmy się, bo czemu nie? Co tam, Radziu? Czy ty już ułożyłeś to Lego, które dostałeś? Nie złożyłem jeszcze żadnego Lego. I które dostałem od wszystkich. Nic jeszcze, żadnego Lego nie złożyłem. Okej, okay, to mam nadzieję, że uda nam się to zmienić. No, czyli odpowiedź jest jasna, Krzychu jeszcze nie ułożył tego Lego. Kolejne pytanie, które powtarza się, nie wiem czemu, ale bardzo często. Czy dalej pracujesz z ekipą, bo ostatnio cię nie ma na filmach? I zawodnicy już ustawiają się do hymnu od lewej strony. Ekipa i tak na pierwszy rzut. Mamy bramkarza Jojo. Czemu cię jesteś przykrywa na taśmę? Żeby była bliżej tego, bo nam kopię z sufitu, mamy dziurę w suficie. Czy będzie więcej odcinków z moją dziewczyną? Jak wymyślę coś ciekawego, to się może taki odcinek pojawić. Wychodzę z założenia, że Ania nie jest kimś nowym w moim życiu. Ania tak naprawdę już od lat ze mną jest. Każdy Anię już zna z jakiegoś źródła, więc nie widzę sensu na przykład w tworzeniu takich filmów typowo zapoznawczych. To nie jest tak, że ja tworzę na YouTubie i Ania się pojawiła nagle pół roku temu i trzeba ją wszystkim przedstawiać. Jakbym miał rzeczywiście Anię przedstawić po raz pierwszy, to widziałbym sens, że robić więcej filmów. Jeszcze w sumie nie wymyśliłem czegoś takiego, gdzie Ania mogłaby brać aktywny udział. Po prostu nie chcę robić pewnych rzeczy na siłę. Jak będę widział jakiś sens, żeby Ania wystąpiła w filmie, ona będzie chciała wystąpić, czemu nie? Czy myślałem kiedyś o tym, żeby otworzyć swój sklep? To pytanie sobie zapisałem, bo na dobrą sprawę nie miałem nigdy w planach otwierania swojego sklepu. Dużo osób często sugerowało, że kurde, no kostki Rubika, załóż sklep, sprzedawaj kostki Rubika. Nigdy nie miałem parcia na coś takiego, nigdy nie czułem potrzeby, żeby takie coś stworzyć. Dlaczego to pytanie wybrałem? Bo mam dla was pewną historię. Kostki Rubika, jest ich naprawdę bardzo dużo, różne są ich rodzaje. Jakoś 2 lata po opublikowaniu mojego poradnika w sieci, czyli to
to było okolice 2000 bodajże 17 roku, 18 może. Irytowało mnie i w zasadzie to jest niestety taka zmora zawsze speedcubingu, że ludzie nie patrzą na datę opublikowania filmu i cały czas pytałem jaką kostkę. Te kostki się cały czas zmieniają. Nie da się stworzyć jednej dobrej odpowiedzi, jaką kostkę ktoś mógłby sobie kupić na początek. Zainspirowany case'em magii Y, iluzjonisty Y, który zrobił crowdfunding i wydał swoje własne karty na bazie bodajże kart Bicycle. Wtedy dość mocno zastanawiałem się nad tym, czy właśnie nie zrobić swojej serii kostek. Pierwsza myśl moja była taka, żeby rzeczywiście zaprojektować lub przeprojektować istniejącą już na rynku kostkę i po prostu stworzyć taką kostkę, zebrać pieniądze w sposób crowdfundingowy, które mogłyby pomóc mi sfinansować zakup takich kostek, przygotowanie ich, wiecie, inne pudełka, inne jakieś loga, może jakaś instrukcja drukowana. Okazało się, że na tamtą chwilę, jak się tym interesowałem, chiński producent dał warunek, że takich kostek musiałbym zamówić co najmniej 30 tysięcy. I to wiedziałem, że nie wchodzi w grę, biorąc pod uwagę, że widzów miałem około 40 tysięcy. Więc byłoby to nierealne. Co prawda ja oczywiście chciałem kierować ten produkt do osób, które zaczynają przygodę ze speedcubingiem. Jeśli ktoś by wszedł na mój kanał na YouTubie, zobaczył poradnik, jak układać kostkę, spodobałoby mu się to i chciałby kupić jakąś fajną kostkę na start, to chciałem dać mu tą możliwość, że jest kostka JoJo. Jak się okazało, że nie dam rady wyprodukować od zera swojej własnej kostki, to pomyślałem może o małym rebrandingu. I miałem takie plany, które no, nie doszły nigdy do skutku, ale miałem plany, żeby wybrać jakąś fajną kostkę, niedrogą, która naprawdę pozwala na wiele. Bardzo dużo wtedy kupowałem kostek tych najtańszych, testowałem je sobie, sprawdzałem, jaka potencjalnie kosztująca mniej niż 20 zł kostka jest na tyle dobra, że ja bez problemu jestem w stanie na niej układać w 10 sekund i że będzie to dobra kostka dla osoby początkującej, która będzie solidna, a jednocześnie nie będzie pozostawała jakiegoś uczucia, że to nie jest kostka profesjonalna, na której się nie da szybko układać. Miałem takie plany takiego rebrandingu, które w sumie nigdy nie doszły do skutku, bo ten rynek jest bardzo płynny, bardzo dużo się zmienia i prawda jest taka, że zakup na przykład 1000 kostek chociażby, po pierwsze trochę kosztuje, a po drugie zakup takiego 1000 kostek, przygotowania, wiecie, nowych pudełek, własnej instrukcji, identyfikacji wizualnej, żeby to była po prostu moja kostka, gdzie bazą jest na przykład jakaś kostka tania, zajęłoby dużo czasu, trochę by mnie kosztowało, a okazałoby się, że za 2 miesiące wyszła kolejna kostka, która jest sporo lepsza i po prostu nie opłaca się kupować tej mojej, bo można kupić tamtą inną. Wiadomo, że ja też potrzebowałbym na tym zarobić, więc ta kostka to też by było takie na zasadzie, że można sobie kupić Meilonga za 15 zł, a można kupić kostkę od JoJo, która jest Meilongiem, ale na przykład nasmarowanym, wyregulowanym w innym pudełku z jakąś polską instrukcją układania za 40 zł. 40 zł to niedużo, ja bym mógł na tym zarobić za poświęconą i włożoną w to pracę. Ale z drugiej strony, jak ktoś zna temat, to stwierdziłby, że w sumie po co kupiłby Meilonga i taki trochę drażliwy temat, więc ostatecznie z tego zrezygnowałem, ale możecie dać znać, co sądzicie w ogóle o czymś takim. Kolejne pytanie, które pojawia się notorycznie, czyli kiedy ślub? Kiedy jest ślub mój i Ani? Już za rok, moi drodzy, będzie kolejna szansa na to, że poczciwy Krzychu zaginie. Mój ślub będzie za rok, w maju. Mam nadzieję, że pogoda dopisze, bo maj jest naprawdę pięknym miesiącem. Zawsze lubiałem miesiąc maj, ze względu na to, że wszystko budzi się do życia, ale ten maj tegoroczny pokazał mi, że no ta pogoda majowa nie do końca zawsze jest taka, jakiej bym oczekiwał od tego miesiąca i czasem nie bywa słonecznie, a wręcz w tym roku chyba częściej bywało deszczowo. Kolejne pytanie, które też się bardzo często przewija, ale chyba mam zesklinowane tylko jedno. Ile łącznie schudłem? Chociaż dobra, częściej pojawia się pytanie, ile ważę? Jeśli chodzi o moją wagę, ogółem chciałbym zrobić film na ten temat, ponieważ niedługo będzie mijał rok, od kiedy zabrałem się na poważnie za to, żeby zrzucić trochę zbędnych, nadmiarowych kilogramów. Na razie zbyt dużo osób nawet w sumie nie wie, ile ważyłem na tym etapie, na którym podjąłem decyzję o tym, że trzeba coś z tym zrobić. Dużo osób nie wie, ile ważę aktualnie i też chcę to trzymać jako takie zaskoczenie do filmu. Chcę zobaczyć, co jeszcze uda mi się osiągnąć, co zrobić ze swoim ciałem. 3 miesiące ta moja waga mniej więcej stoi w miejscu, więc powiedzmy, że na etap końca lutego, na etap koniec lutego, początek marca, od kiedy ta waga mniej więcej mi się zatrzymała, wtedy byłem już prawie 20 kilo lżejszy od 1 lipca zeszłego roku. Już miałem zmieniać miejscówkę, ale zapomniałem o jeszcze jednym pytaniu, które miałem tutaj pokazać. Jaki jest mój pierwszy zestaw Lego? Takiego pierwszego zestawu nie jestem wam w stanie wskazać. Dobrze sięgam pamięcią, to pierwszy zestaw, który ja osobiście otrzymałem, to było, nie wiem ile mogłem mieć, z 5 lat. Wtedy mój tata, wtedy jeszcze chyba pracował za granicą, przywiózł mi zestaw. Pamiętam tylko tyle, że to był taki helikopter, jakiś zestaw pokroju Lego City czy coś takiego. Malutki zestaw, tam był tylko mały helikopter.
bardzo prosty. Tam było pewnie parę dziesiąt elementów. I to jest pierwszy zestaw, jak jestem w stanie w ogóle sięgnąć pamięcią. Biorąc pod uwagę moją ostatnią zajawkę na Lego, to ile tych Lego kupuję, to pierwszym zestawem, który złożyłem w tej mojej nowej erze zabawy z Lego, już wam pokazuję, ten zestaw. Zestaw Lego Technic, który jest bardzo fajny z wielu powodów. Zobaczcie, on wydaje się dość mały. Ma on dość sporo elementów. Nie jest jakiś mega drogi w porównaniu do tego, które Lego mogą kosztować. Aczkolwiek mam świadomość, że też nie jest mega tani. Lego niestety do najtańszych nie należą. Jeśli lubicie Lego, lubicie, żeby Lego wyglądało efektownie, to jest to fajny zestaw. Nie wiem totalnie, jak się nazywa, nie pamiętam jego numeru. Musicie sobie znaleźć, ale tak, to jest pierwszy zestaw, który ja sobie kupiłem, wracając do mojej przygody z Lego. Zmiana kadru, moi drodzy, bo ostatnio spędzałem tutaj dość dużo czasu. Może nie w tej pozycji, ale właśnie z wykorzystaniem tego i tego nagrywam filmy na mój kanał gamingowy, więc jeśli jeszcze go nie widzieliście, to zapraszam. I już idzie tutaj do mnie jakiś mały urwis. Ale właśnie, o tego urwisa są pytania. No pięknie. Gdy kupowaliśmy Ruby, braliśmy pod uwagę inne rasy lub kundelki. No i powiem wam szczerze, że w zasadzie to nie. Od początku byliśmy nastawieni na to, że chcemy korgi. I tutaj zrobiliśmy z Anią taką małą wymiankę. Ponieważ Ania kiedyś nie była zbyt przekonana do papug, poznała Oskara, moją papugę, i papugi pokochało. Z drugiej strony Ania mnie przekonała do rasy, jaką jest korgi. Ja mam w zawierciu psa, jak dobrze wiecie, mam Lukę, która jest biglem. No i ja od zawsze miałem psa w domu, Ania nigdy psa nie miała. Dla Ruby jest to pierwszy... Dla Ruby. Dla Ani jest to pierwszy pies. Ruby jest pierwszym psem i to ona mi pokazała rasę, jaką jest korgi. Ona się w tej rasie zakochała i ja też. I tak już wyszło, że Ruby jest z nami. Jak tam pies, jak się czuje z Ruby, jak Ruby. Słuchajcie, bardzo dobrze. Nie mamy na co narzekać. W tym momencie właśnie wygrzebuję sobie sama z kosza z zabawkami misie. Przed chwilą wyciągnęła owieczkę i owieczka jednak poszła w odstawkę i teraz wygrzebuję sobie coś nowego. Naprawdę to była jedna z lepszych decyzji, którą podjęliśmy. Myślę, że i ja, i Ania popieramy właśnie to, że była to jedna z lepszych decyzji. Jest to pojawienie się bardzo dużego obowiązku, bardzo ważnego obowiązku, niełatwego obowiązku. Pies to jest jak małe dziecko tak naprawdę. Okej, małe dziecko na pewno, nie mam doświadczenia w posiadaniu małych dzieci. Wiem, że jest to jeszcze cięższe wychowawczo, ale pies to już taki przedsmak posiadania dziecka. Ale nie czuję się w ogóle z tym źle. Jest to całkowicie normalne, że te obowiązki się pojawiają i czuję się dobrze. Jestem wręcz zadowolony z tego, że ten obowiązek pojawił się w moim życiu. Ruby, czemu warczysz na frytki? Czuję, że nie jestem już odpowiedzialny tylko za siebie, że nie jestem dzieciakiem, który przejmuje się tylko tym, co będzie robił po południu, czy będzie miał kasę, żeby sobie coś fajnego kupić. Nie, ja już jestem na tym etapie, kiedy tak naprawdę planując w zasadzie cokolwiek, nie planuję tego myśląc o sobie. Ja myślę o Ani, myślę o papugach i teraz również myślę o Ruby. Wracając do korgi jeszcze, zostańmy przy temacie, pojawiło się pytanie, czy korgi potrzebują dużo ruchu i tak zwanej pracy intelektualnej? Tak, korgi potrzebują dużo ruchu. Korgi są owczarkami. W zasadzie nigdy o tym nie myślałem, a ostatnio w sklepie zoologicznym pani nas utwierdziła przecież. W ogóle tak nigdy nie myślałem, że korgi owczarek, ale rzeczywiście korgi to owczarek. To jest pies pasterski, który potrzebuje dużo ruchu i lubi pracować. Korgi to jest pies, który lubi pracować. To są psy, które powinny, znaczy powinny, no nie ma, że powinny, to są psy, które są od zaganiania owiec, ale bawią się świetnie i są przeszczęśliwe, jeśli dajemy im zadanie, jeśli uczymy ich sztuczek. Tak naprawdę to, że Ruby umie podawać łapkę czy usiąść, dla nas jest to urocze, bo podaje łapkę, tak? Ale dla niej ta możliwość tego, że ona wykona jakieś zadanie, że może się skupić, że jesteśmy teraz na etapie treningu, to jest coś bardzo ważnego i bardzo potrzebnego. Zresztą sami widzieliście w filmie dotyczącym tego pierwszego miesiąca z Ruby, że ona całkowicie zmienia tryb funkcjonowania w momencie, gdy przychodzimy do etapu treningowego, tak? Ona w ogóle jest nastawiona, ja mam tutaj paczkę smaczków. O, Ruby już jest obok mnie. Ona jest teraz w innym trybie działania. No brawo. Jest w całkowicie innym trybie działania, bo zobaczyła, że wyciągnąłem smaczki. Smaczki, których nie dostaje tak, o. Ona te smaczki dostaje w momencie, gdy pracujemy. W momencie, gdy uczymy się sztuczek, gdy wykonujemy jakieś sztuczki. Więc ona automatycznie zmienia w ogóle tryb. Kupiliśmy jej inteligentną zabawkę. Taką, przy której pies musi sobie pokombinować, tak? To jest zabawka, przy której musi przesunąć takie pokrywki, żeby dostać się do smakołyka. I powiem wam, że podobno te zabawki mają 4 poziomy trudności. Ruby dostała na starcie zabawkę 3 poziomu. 3 poziom trudności. Jest 4-miesięcznym psem i rozbroiła ją w 10 minut. Po 10 minutach potrafiła już ją całą rozwiązać. Ostatnie pytanie, jeśli chodzi o Ruby. Jak Ruby zareagowała na papugi i odwrotnie?
No to jest proces, którego wam nie pokazywałem, bo tak jak ostatnio mówiłem, on jest bardzo długotrwały. Jeśli chodzi o reakcję papug na Ruby, to jest łatwa reakcja. Na początku Junior był taki niepewny, trochę się przestraszył. Mario to zawsze ma wyrąbany. Mani to nic nie interesuje. Obok niej mógłby biegać wielki Rottweiler, kłapać paszczą. Jej to nie interesuje, Mani to nie rusza. Mani nic nie zdziwi, Mani zna wszystko gotowa. Ale jeśli chodzi o Juniora, na początku był delikatnie wystraszony, ale bardzo szybko zaakceptował Ruby, zobaczył, że jest to nowy domownik i nie było najmniejszego problemu. Gorzej z Ruby. Ruby jest szczeniakiem. Ruby jest 4-miesięcznym pieskiem, który ma masę energii, który chce się bawić ze wszystkimi. Gdy wychodzimy na spacery, ktokolwiek kłóca, żeby ją pogłaskać, Ruby od razu się podskoczy i musi dać buziak w twarz, w usta. Jeśli jest jakieś dziecko, musi podbiec i się pobawić. Jeśli jest jakiś pies, też musi biec i się bawić. Ona jest zainteresowana wszystkim, co się wkoło dzieje. No i jeśli chodzi o Juniora, ona bardzo często po prostu chce skoczyć, żeby się z nim bawić. I on wtedy się wystraszy. Właśnie twoje uszy są w kadrze. Do Mani nie puszczamy, bo Mania choruje. Nie chcemy tutaj radzić sytuacji, że Ruby szybko się ruszy, Mania się wystraszy, zerwie się do lotu, a Mania ma problem z lataniem, więc jeszcze w coś uderzy albo spadnie. Nie ryzykujemy bezpośrednich spotkań Ruby i Mani. Jeśli chodzi o Ruby i Juniora, no to Junior bawi się tutaj na stole zabawkami, Ruby sobie podskakuje, zagląda co tam u niego. Jedyny problem jest taki, że czasem... Teraz nie ma smaczków, nie ma wymuszania smaczków Ruby. Jedyny problem jest taki, że czasem Ruby jest zbyt szybka i Junior boi się tego, gdy ona nagle biegnie do niego, bo chce go powąchać. No i tyle, więc jeszcze takiego bezpośredniego, że sobie buziaka dali, to jeszcze nie było. Ale do tego dojdziemy, trzeba dać im czas. Na! 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 Czy planujemy drugiego pieska? Czy planujemy drugiego pieska? Żebyś nie czuła się samotnie. Na razie nie planujemy, ale nie przeczę, chciałbym w przyszłości mieć dwa psy. Czy mam zamiar stać się kimś więcej niż operatorem ekipy? Jakieś jeszcze większe produkcje, na przykład filmy? Odpowiem na pytanie, ale jednocześnie coś do tego dopowiem. Czy chciałbym zrobić coś więcej? Zawsze takim moim małym marzeniem było to, żeby wziąć udział w nagrywaniu dużego filmu fabularnego. Normalnego filmu, który trafia przyszłościowo, docelowo do kin. Chciałbym odhaczyć coś takiego, być częścią takiej większej machiny. Z drugiej strony minusem jest to, że w takich wielkich filmach pracuje tam naprawdę masa osób. Nie widzę już na tym etapie, nie idę tak bardzo w tym kierunku, żeby była szansa, że kiedyś na przykład będę głównym operatorem kamery w większej produkcji, więc tak naprawdę będę jedną z setek osób, która będzie, jeśli miałbym pracować przy filmie, to byłbym jedną z setek osób, które tam pracują. Nie wyróżniłbym się w żaden większy sposób. Nie będę reżyserem filmu, nie będę głównym operatorem, nie wiem, scenarzystą. Wiecie, te główne funkcje związane z produkcją filmu. Ekipa to nie znaczy, że to są małe produkcje, bo naprawdę moglibyście się zdziwić, ale robimy naprawdę duże rzeczy i robimy dużo fajnych rzeczy. Przede wszystkim też nasza funkcja nie kończy się na byciu operatorem. Słusznie ktoś to zauważył w filmie, w którym mówiłem o tym, jak wygląda praca w ekipie. Że na dobrą sprawę, ja nie jestem tam tylko operatorem kamery. Ja tam też jestem po części kierownikiem produkcji, kierownikiem planu. W normalnej branży filmowej, jeśli spojrzymy sobie na operatora kamery w wielkiej produkcji, tak naprawdę tam są ludzie, którzy ustawiają światło, ludzie, którzy ustawiają dźwięk, ludzie, którzy ustawiają scenografię, nawet są ludzie, którzy potem biorą taką kamerę i ustawiają w niej konkretne parametry, a potem przychodzi ten operator i on już na gotowo tylko nagrywa. U nas to tak nie działa. Ja ustawiam światło, ja ustawiam sobie ludzi, ja do tego dostosowuję scenografię, jeśli mam taką potrzebę. Ja jestem odpowiedzialny za dźwięk, żeby ogarnąć, czy jest dobry dźwięk w pomieszczeniu, czy użyć może mikroportów, czy jednak mikrofon kierunkowy, czy może jakiś mikrofon pojemnościowy na statywie. Bardzo dużo rzeczy, które nie są stricte pracą operatora. Prawda jest taka, że już robiąc to, co robię, jestem naprawdę spełniony, bo w wielu wielkich produkcjach brałem udział i naprawdę pod kątem logistycznym, czasami nagrywki, które wymagają zorganizowania kilkunastu osób, które są realizowane na kilkanaście kamer plus drony, kamery 360, jakieś aparaty Sony, jakieś aparaty innej firmy, jakieś GoPro. Często było tego po prostu tak dużo, że nie powstydziłyby się tego niektóre większe produkcje, niekoniecznie związane z YouTube'em, bo zawsze wydaje się, że ten YouTube to taka pierdoła przy prawdziwej telewizji, a zdziwilibyście się i mam wrażenie, że wielokrotnie to u nas dzieje się dużo więcej i jest to dużo bardziej skomplikowane niż w wielu telewizjach czy miejscach, gdzie tworzy się, nie wiem, reklamy jakichś produktów.
No i jesteśmy na ostatniej miejscówce. No nie ma ich zbyt dużo i nie są zbyt wybitne, ale no nie mam większego wyboru w domu. Na dobrą sprawę, słuchajcie, nie bez powodu jestem w kuchni, ponieważ będą pytania, najmniej kilka, związanych właśnie z kuchnią. W sumie to chyba jest tylko jedno. Czy będzie więcej odcinków kulinarnych, jak coś gotujesz, pieczesz itp. Oczywiście, że będzie, słuchajcie, będzie więcej tych odcinków. Chciałbym się tylko zastanowić nad tym, co chcę wam pokazać. Te dotychczasowe odcinki były dla mnie łatwe, bo były to dania, które lubię robić, które robiłem wielokrotnie i które często powtarzam, bo po prostu mi smakują, mam w nich wprawę, jeśli chodzi o robienie. Mam już swoje pewne myki, takie wyłapane, pewne modyfikacje, które sobie wprowadziłem przez wszystkie te próby. Myślę, że spokojnie każde, nie licząc ramenu, każde z dań, które wam pokazałem na moim kanale, robiłem przynajmniej 50 razy. Będzie więcej takich odcinków, muszę się tylko zastanowić, co chciałbym wam pokazać. Jakie to będą dania? Może będzie to właśnie taka mała przygoda, taki lot po różnych państwach świata i różnych kuchniach. Zobaczymy, ale oczywiście tego nie porzucam, bo widzę, że wam się te filmy podobają, a mnie też się podobają na dobrą sprawę, więc raz na 2 miesiące można sobie coś ugotować. Pytanie z serii, co bym wolał? Uwaga! Czy gdyby zaoferowano mi 1 000 000 złotych za to, żebym nie pracował i nie spotykał się z ekipą, to czy bym się zgodził? Moja odpowiedź brzmi... Oczywiście, gdzie jest ten milion? A tak na serio, to nie, w żadnym wypadku, moi drodzy... Moi kochani, powiedziałby trąbeczka. Nie chciałbym porzucić pracy z ekipą. Widzę w tym potencjał. Prawda jest taka, że z ekipą pracuję dlatego, że chcę być częścią tego. To nie jest tylko tak, że pracuję, bo tam mi dają pieniądze. No, pieniądze mógłbym zdobyć w wielu różnych innych miejscach. Spokojnie mógłbym się podjąć innych zawodów. Niekoniecznie muszę być operatorem kamery, ale po prostu jestem tam, bo cieszy mnie to, co robię. Podoba mi się ta praca i widzę w tym wszystkim potencjał. Myślę, że 1 000 000 złotych to mało opłacalne. To nie jest kwota, która jest nieosiągalna po prostu przy tym, co robię i liczę na to, że kiedyś sam się takich kwot dorobię, więc po co rezygnować z przyjaciół i dostać 1 000 000 złotych, skoro można razem z przyjaciółmi po ten milion sięgnąć. Czy byłem w Mam Talent? A owszem, byłem. Maćku? Czy dalej jesteś menadżerem Minimajka albo coś takiego, bo nie pamiętam? Pozdrawiam. Również Cię pozdrawiam, ale mam taki nawyk, że w trakcie mówienia się muszę drapać po nosie. Menadżerem Minimajka nigdy nie byłem. Byłem jego asystentem, osobą, która pomagała mu w pracy kreatywnej, czyli w wymyślaniu pomysłów na odcinki, ale również w tej pracy pokroju, ogarniania pewnych rzeczy na odcinki, podjechania gdzieś, załatwienia jakichś spraw, zadzwonienia, umówienia czegoś. To była moja funkcja, tak pracowałem. Na te sprawy w zasadzie to chyba nie było zakomunikowane w żaden sposób oficjalnie, ale od stycznia zmieniły nam się pewne przypisania. Od stycznia inny operator został przypisany do Majka, więc no, został ograniczony czas, który z nim spędzałem, no bo nie dałbym rady nagrywać innych osób i dodatkowo jeszcze być z Majkiem przy każdych nagrywkach i mu pomagać tak non-stop. Miałem zostać tylko przy tej pracy kreatywnej. Ale z czasem okazało się, że to też nie jest zbyt wygodne. W momencie, gdy nie ma mnie na nagraniach, to ciężko tą pracę kreatywną dobrze zrobić, bo nawet jeśli ja miałem jakąś swoją wizję w głowie na odcinek, no to jeśli nie było mnie przy tym odcinku, to ta wizja nigdy by się nie zrealizowała. Majek miał jakieś swoje wizje. Jeśli miał swoją wizję na odcinek, to łatwo mu się realizowało, a ciężko mu realizować coś, co ja sobie wymyślę, a nie ma mnie obok, żeby kontrolować, czy to jest w dobry sposób realizowane. Podjąłem decyzję o tym, dogadałem się z nim, powiedziałem, że Michael, tak naprawdę ja też chcę prężnie działać, jeśli chodzi o mój kanał. Powiedziałem mu, że lepiej, żeby te pieniądze, które normalnie płacił mnie, zapłacił komuś, kto będzie miał więcej czasu, kto będzie w stanie poświęcić się w 100% na pracę z nim i na pewno lepiej się to skończy niż po prostu trzymaniem mnie na siłę obok. Także oficjalnie już w zasadzie od kwietnia nie współpracuję z Majkiem, aczkolwiek staram się pomagać wszystkim. Tak samo różnym osobom z ekipy, tak samo Majkowi cały czas podrzucam jakieś pomysły na filmy. Jak trzeba w czymś pomóc, coś ogarnąć, to zawsze jestem do dyspozycji. 2 pytania dotyczące ekipy. Jedno bardzo szybkie. Ile lat pracuję już z Karolem, z ekipą od samego początku Daily? Czyli w zasadzie pełne 2 lata w marcu minęły, plus 2 miesiące, tak? Czyli 26 miesięcy. Jak pracujecie z ekipą? Czy bywa ciężko? Pozdrowienia ze Śląska. Z ekipą pracuje mi się bardzo dobrze. A czy bywa ciężko? Myślę, że w każdej pracy bywa ciężko. I również tutaj bywa ciężko. Tak jak wspominałem wcześniej o tych naszych produkcjach. Bardzo często musimy my jako operatorzy skoordynować pracę wielu osób,
i również wielu sprzętów. Musimy być odpowiedzialni za oświetlenie, za wiele różnych kamer, więc bywa ciężko. Tak naprawdę czasem też się tak rozłoży praca, że człowiek ma gorszy dzień, jest bardziej zmęczony, no a trzeba działać. To nie jest praca siedzona, to nie jest praca tak bardzo umysłowa, a jest to też praca fizyczna, jest to przede wszystkim praca kreatywna, a kto pracuje w branży kreatywnej, ten wie, że to nie jest tak, że człowiek codziennie jest kreatywny. Czasem człowiek ma takie dni, że po prostu nie myśli, nie ma tej wizji. Dodatkowo trzeba mieć duże zaufanie do sprzętu, na którym się pracuje. Ja tak naprawdę, rozstawiając kilka kamer, mając w rękach tylko jedną kamerę, muszę wiedzieć, że te inne kamery będą nagrywały, że coś się tam nie zepsuje. Trzeba to kontrolować, co chwilę zerkać. Bywały różne fuck-upy. Czasem bywało tak, że po prostu kamera na statywie, nie wiem, tam jest limit w aparatach Sony do 30 minut. 29, 50 ileś. Niecałe 30 minut. I zdarzało mi się, że podchodzę do kamery, patrzę, a kamera nie nagrywa. Okazało się, że po prostu dosłownie, nie wiem, 20-30 sekund wcześniej ten limit się zapełnił, ucięło nagranie, tak? Były różne fuck-upy. Bywało ciężko, jeśli chodzi też o ilość tej pracy, ale no nie oszukujmy się. Pokażcie mi pracę, w której nigdy nie jest ciężko. W każdej pracy zawsze jest ciężko. Czy to pod kątem aspektów psychicznych, czy pod kątem fizycznej trudności, po prostu tego, że praca może być wyczerpująca. Czy w tej branży kreatywnej określeniem tym, że jest ciężko w pracy, może być to, że akurat mamy na przykład tydzień, po którym jesteśmy wyczerpani i nasza kreatywność jest na poziomie zerowym i bardzo ciężko się wtedy pracuje, gdy człowiek nawet nie ma pomysłu, nie ma wizji, jak na przykład nagrać jakiś film. Także reasumując, tak, bywa ciężko, ale pracuje mi się świetnie z ekipą. Zachowało mi się jeszcze pytanie dotyczące kostek, a mianowicie, czy będziesz robić poradniki do niestandardowych kostek, jak na przykład Axis Cube czy Mirror Cube? To jest pytanie dla speedcuberów, pewnie też od speedcubera. Nie planuję czegoś takiego. To, co chciałem zrobić pod kątem poradników dotyczących kostek, mam już za sobą. Zrobiłem poradniki do kostek, które układa się na oficjalnych konkurencjach na zawodach, więc tak naprawdę, korzystając z poradników na moim kanale, spokojnie możemy nauczyć się układania większości kostek, nie licząc chyba konkurencji 4x4 bez patrzenia i 5x5 bez patrzenia. To wszystkie inne kostki w zasadzie powinniście potrafić ułożyć razem z moimi poradnikami, więc możecie iść startować w zawodach. Dzięki moim poradnikom znajdziecie kostkę, która jest dla Was najlepsza i będziecie mogli dalej się w nią zagłębić. Nie mam zamiaru robić poradników do kostek mniej popularnych, bo bardzo prosty przykład mogę Wam dać. Robiąc poradnik do kostki, no nie wiem, Axis Cube jest w miarę popularna, ale nadal, powiedzmy, robiąc poradnik do kostki Axis Cube, pomogę 2000 osób, które akurat tą kostkę mają i nie potrafią jej ułożyć. W tym czasie, zamiast poświęcać czas na ten poradnik do Axis Cube'a, a to nie jest tak, że ja mam czas nieskończony. Ja mam ograniczone zasoby czasu, też chciałbym z tego wszystkiego wyegzekwować jakiś czas dla siebie, dla bliskich, czas, w którym mogę odpocząć, spędzić go z bliskimi, więc ten czas też mam ograniczony. Jeśli mam poświęcić kilka godzin na zrobienie poradnika do Axis Cube'a i pomóc tym sposobem 2000 osób, które posiadają tą kostkę i nie potrafią jej ułożyć, a w tym samym czasie, poświęcając tyle samo czasu, mogę zrobić poradnik do tego, jak szybciej układać kostkę 3x3, jak przebić barierę minuty, pomogę setkom tysięcy osób, które nauczą się układać kostkę Rubika i będą chciały robić to szybciej, ale będą miały problem z przebiciem tej bariery. Chodzi po prostu o to, że raczej chciałem moimi poradnikami dotrzeć do ogółu, do jak największej liczby osób. Chciałem, żeby ten mój czas poświęcony na tą pracę przydał się jak największej liczbie osób. Zamiast tworzyć poradnik do mało popularnej kostki, to mogę ten czas poświęcić na coś, co dużo bardziej pomoże speedcubingowi. To już nie musi być poradnik. To może być film, który sprawi, że zainteresują się nim osoby nieukładające kostek Rubika. A skoro się nimi zainteresują, to być może zaczną układać kostkę Rubika. I rozszerzy się nasza społeczność speedcuberów. I to jest moja misja aktualnie. Już nie robić poradników, ale właśnie pokazywać, że speedcubing jest fajny, szerzyć ideę speedcubingu, jak tylko wrócą zawody, a planuję wybrać się od razu na pierwsze zawody, które będą po przerwie, czyli zawody w Bełżycach na początku lipca. Chcę pokazać, że jest to naprawdę świetna sprawa, że warto nie tylko interesować się speedcubingiem, ale różnymi takimi społecznościami opartymi wokół jakiegoś wspólnego zainteresowania i tym sposobem powiększę tą naszą społeczność. Speedcuberów będzie więcej osób będzie mogło chociażby oglądać poradniki mniejszych twórców, więc myślę, że tworząc właśnie takie treści zapewni rozwój nie tylko dla speedcubingu, ale i w ogółem osób związanych ze speedcubingiem i taki jest też mój cel. Jakie jest moje ulubione jedzenie? Szczerze powiedziawszy, pizza.
jakbym się miał zastanowić nad różnymi potrawami, to pizza jest czymś takim, co mogę jeść w zasadzie codziennie. Naprawdę, nie wiem, pizza mi się w jakiś sposób nie nudzi. Uwielbiam na przykład zjeść sobie hamburgera, uwielbiam curry, uwielbiam indyjskie jedzenie, uwielbiam meksykańskie jedzenie, różne, nie mówię, że tylko chili con carne, ale jakieś burrito, quesadille, tacosy, różne tapasy meksykańskie. Uwielbiam masę różnych potraw, naprawdę, i szczerze powiedziawszy, często jest tak, że mając do wyboru pizzę, a kurczaka tikka masala z czosnkowym chlebkiem naan, wybiorę kurczaka tikka masala, ale z drugiej strony kurczaka tikka masala nie potrafiłbym jeść przez tydzień codziennie, a pizzę potrafiłbym. Bo z tego co widzę, jest to ostatnie pytanie, które sobie na dzisiaj przygotowałem, dokładnie tak. Pytanie brzmi, czy jestem szczęśliwy? Pozdrawiam, ja też Cię pozdrawiam. Jestem szczęśliwy. Nie mam powodów, żeby być nieszczęśliwym. Zawsze szukam tego pozytywnego myślenia we wszystkim i to też sprawia, że mogę śmiało powiedzieć, że jestem szczęśliwy. Mam świetną, kochającą, narzeczoną. Mam rodziców, którzy zawsze pomogą. Mam gdzie mieszkać. Mam świetne zwierzaki, dwie papugi i Ruby. Mam naprawdę fajną pracę, z której jestem zadowolony, która przynosi mi wiele radości, więc idąc do tej pracy nie czuję, że jest to kolejne odklepywanie obowiązku, tylko czuję pewną ekscytację, że fajnie, dzisiaj zrobię znowu coś nowego, stworzę coś ciekawego. Prowadzę kanał na YouTubie, niezależnie czy was by tutaj było milion, dwa miliony, nawet jakby was tu było 30 osób. Zresztą dobrym przykładem jest mój kanał gamingowy, na którym aktualnie filmy mam wyświetlanie na poziomie, nie wiem, 200 wyświetleń. A i tak to robię i sprawia mi to radość, dlatego że mogę robić to, co lubię, czyli w tym wypadku jest to granie w gry, dzielić się tym z ludźmi i przynajmniej nawet tym kilku osobom też wywołać uśmiech na twarzy z tego względu, że to zobaczą. No i jestem też szczęśliwy z tego powodu, że mam was, mam ten kanał, widząc wasze pozytywne komentarze, przez to, że po prostu wrzucam jakiś luźny film, pokazuję cokolwiek. Wystarczy, że mój poradnik do kostki przyda się jednej osobie, to mi wystarczy. Jeśli mój poradnik pomoże jednej osobie ułożyć kostkę, ja już jestem zadowolony. Jeśli jakikolwiek mój film sprawi, że ktokolwiek, kto go obejrzy, chociaż na chwilę się uśmiechnie, będzie mógł zapomnieć o jakichś takich codziennych problemach, wyłączyć się i po prostu być zadowolonym z tego, że mógł miło spędzić czas ze mną za pośrednictwem YouTube'a, to też mi wystarczy, też sprawi, że będę szczęśliwy. Więc takich powodów do szczęścia jest naprawdę dużo i trzeba po prostu je zauważyć. Nie należy szukać tylko rzeczy, które mogą sprawić, że będziemy nieszczęśliwi, a zacząć zauważać powody do szczęścia, których mamy naprawdę masę w koło. Takim pozytywnym akcentem kończymy, moi drodzy, ten film. Mam nadzieję, że wam się podobał. Wiem, że nie było tu fajerwerek, nie było mega efektownie, nie działo się nic wielce ciekawego, ale był to kolejny raz, kiedy mogłem odpowiedzieć na wasze pytania, dać wam taką cząstkę siebie, opowiedzieć o paru różnych tematach, które no nie zawsze mam okazję po prostu na filmie jakoś szerzej opisać, więc mam nadzieję, że również i takie filmy, takie pozornie nudne Q&A wam się po prostu podoba. Nawiązując do ostatniej odpowiedzi, jeśli chociaż jedna osoba z was będzie zadowolona z tego filmu, to mnie już to wystarczy i będę z tego powodu szczęśliwy. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!